Cześć, witajcie, witam was w kolejnym odcinku z World of Tanks. Moi drodzy, dzisiaj po raz kolejny bitwa widza Szymon099 zaprezentuje nam bardzo, bardzo ładny wynik na dziewiątotierowym medzie z drzewka niemieckiego Leopard PTA. Pojazd, którym ja osobiście grałem bardzo, bardzo dawno temu, w czasach, kiedy Leo pierwszy był jeszcze bardzo przyzwoitą dziesiątką. Leopard PTA niestety aż tak przyjemny w grze wtedy, jak dyszka nie była. Problemem dziewiątki był ogromny, bardzo często padający amorak, i to w czasach, kiedy mieliście tylko jeden zestaw naprawczy, nie odnawiał się. Ja jeździłem wtedy, żeby oczywiście z tym amorakiem jako tako walczyć z małym zestawem naprawczym i z dużym zestawem naprawczym. Do tego Leopard PTA nie miał aż tak dobrej depresji armaty, jak ma dzisiaj. Wtedy miał chyba 6 stopni i też czas przeładowania działa był dłuższy. To jest to, co pamiętam na pewno. Jeżeli jeszcze coś było gorszego względem obecnej maszyny, to piszcie proszę koniecznie w komentarzach. Warto zwrócić uwagę, że nasz dzisiejszy bohater wozi tylko 8 pocisków premium. Losowanie miał tutaj bardzo dobre. Jest top tierem, tylko jedna artyleria, mapa Elhalów w trybie spotkaniowym. No i już pierwszy strzał tutaj ładnie wstrzelony w Centuriona. 382 uszkodzenia zrobione. Ja, jeśli chodzi o PTA, nie mam z nim dobrych wspomnień, natomiast patrząc na to, ilu moich znajomych obecnie gdzieś tam pogrywających tą dziewiątką potrafi wykręcić dość przyzwoite wyniki, to wydaje mi się, że teraz ta dziewiątka wcale zła nie jest. Takie mam wrażenie, poprawcie mnie, jeśli się mylę, chociaż też chyba w stylu podobna jest francuska dziewiątka prowadząca do AMX-a 30B i ta dziewiątka francuska, ja ją wspominam bardzo, bardzo dobrze, na pewno lepiej niż dziesiątkę na swoich tierach, więc jeżeli graliście niedawno zarówno francuską dziewiątką, jak i tą niemiecką dziewiątką, to piszcie, która maszyna według was jest lepsza i dlaczego. Może te wasze komentarze pomogą też innym graczom, bo może są tutaj wśród nas osoby, które zastanawiają się na zrobieniu jednej lub drugiej linii. Teraz strzelanie w KW trójkę, 1187 uszkodzeń zrobionych. Niestety jako drużyna przegrywamy już jednym czołgiem. Tutaj Szymon wykorzystuje miejscówkę dość znaną. Wiele medów z dobrą depresją działa, wiele heavików przyjeżdża właśnie tutaj, żeby postrzelać wyjeżdżających przeciwników, żeby postrzelać też, jeżeli jesteście pojazdem mobilnym, ustawicie się odpowiednio, to możecie złapać na przestrzale graczy, którzy postanowią pocisnąć linią 1 i wjechać tak, żeby zatrzymać się nawet na B1, to przejeżdżając są do was bokiem i możecie łatwo robić tak zwany free damage. 1 do 2, teraz Istrzy skupił się na Mojsienie, który podjechał, na naszym oczywiście Mojsienie, który podjechał bliżej przeciwników, wystawił bok do naszego bohatera, ten z tego bardzo dobrze skorzystał, 1500 zrobione, 2 do 3 przegrywamy cały czas, ale już tylko jednym czołgiem. No i Szymon decyduje się troszeczkę podjechać, wyjeżdża do Centuriona, tym razem już strzał w przód jego wieży się nie udał. Straciliśmy troszkę hapsów, 3 do 4, 3 do 5, teraz 2 czołgi w plecy i z trzeci nie patrzy się na nas, więc możemy to wykorzystać. Strzał za 411. Is już jest w potrzasku, teraz go Szymon dobija, robi pierwszego fraga. 2230 uszkodzeń widocznych. Kap jest zatrzymany, znajdują się tam nasze maszyny, ale też z racji takiej, że kap do przodu nie idzie, to wiemy też, że muszą tam być jakieś czołgi przeciwnika. Strzelanie teraz w Isa od tyłu, dobija go T-34-100, po czym tracimy kolejną maszynę, znowu dwa czołgi w plecy, 5 do 7, my mamy 2619 uszkodzeń zrobionych, widzimy to typ czwarty jest w kapie, dość odważne zjechanie, teraz będzie można bardzo ładnie z tego korzystać, strzelamy tutaj z okienka, typ czwarty jest tak do nas ustawiony, że nie powinniśmy mieć problemów z jego przebijaniem, duży worek z hapsów, kolejny strzał. Szymon bardzo dobrze wykorzystuje depresję armaty oraz to, że typ tutaj łatwo daje się obijać, strzał od boku, widzimy teraz jeszcze Isa M,
3743 uszkodzenia zrobione i z M100-kowej wieży, więc no bardzo łatwy pojazd do bicia. Pamiętajcie, że jeżeli widzicie ISA M na wieży stokowej, wieża stokowa charakteryzuje się dość zauważalnym z oddali dużym włazem, bez problemu możecie bić po przodzie wieży. Praktycznie większość czołgów, jakimi dysponujecie, bez problemu ten przód wieży przebije. Oczywiście ten kąt, który tutaj ma Szymon, umożliwia też spokojne bicie w kadłub, ale jeżeli jesteście czołgiem, który z kadłubem ISA-M miałby jakieś problemy, a widzicie, że ma stokową wieżę, spokojnie starajcie się wbijać właśnie tam. Będzie wam to wychodziło, o ile tylko RNG was tam nie oszuka, będzie wychodziło wam to o wiele łatwiej. Kolejne bicie ISA-M, 4917 uszkodzeń zrobionych, udaje się odbić jego strzał, tu już mamy sporo szczęścia, prawie 5000 uszkodzeń zrobionych i bardzo, bardzo dużo hapsów jeszcze oszczędzonych. Teraz przekraczamy 5000, dobijamy tego radzieckiego heavyka, mamy już dwa fragi na koncie. Idealnie tutaj Szymon wykorzystuje swoje okazje na robienie uszkodzeń, jednocześnie nie oddaje hapeków przeciwnikowi. To jest coś, z czym ja mam często bardzo duży problem. Często potrafię się wypstrykać z tych hapeków za szybko i potem człowiek musi grać na ogrysku. Oczywiście granie na ogrysku ma ten plus, że o wiele bardziej staramy się, dużo więcej sytuacji analizujemy i nie wyjeżdżamy na wariata, ale to jednak zapas hapsów pozwala nam na wyciąganie bitew, czy po prostu na dłuższe granie. 9 do 10, 5762 uszkodzenia, widzimy z tyłu T29, które jest na full hapsach. Tu przyjeżdża prototypo standard B, bardzo mocna dziewiątka włoska. Teraz oberwała od naszego bohatera, poprawił jej Mojsien. Szymon tu wyjeżdża. Jak ten strzał wszedł, nie pytajcie mnie, dużo szczęścia, ale szczęście jest potrzebne, żeby osiągnąć bardzo dobry wynik. 6500 zrobione, jest T29, nie trafia, kolejne szczęście. Teraz my jeszcze ją trafiamy ze zgęszeniem. 6876 uszkodzeń zrobionych, T29 zaczyna się wycofywać, przebijamy ją. Ona nic nam nie robi. Kolejny ding, gdzie przecież Leopard PTA na ogół nie odbija nic, nawet promieni słonecznych. A tu jednak dobrze ustawiony kąt, dobrze skontowana płyta pomogła chyba w tym, że ten T29 nic nam nie zrobił. Potem niestety my strzelamy go za zero. No i teraz również strzał, gdzie RNG dużo pomogło. On wcale nie był taki oczywisty. 7711 uszkodzeń zrobionych i ta siódemka Heavic jest na dobicie. Kolejny strzał trafiony, dobity T29. Działo zachowuje się w tej potyczce rewelacyjnie. 7783 uszkodzenia. Przegrywamy jedną maszyną, widzimy fałkę. Strzał za 362. I nas Mojsien, nasz Mojsien teraz dobił tego niemieckiego średniaka. Mamy cały czas 3 fragi na koncie, ale przekroczone już 8000 uszkodzeń na czołgu średnim 9 tieru. Piękny wynik i to mając cały czas 1245 HP-ków w zapasie. Świetna, świetna sprawa. Bardzo mi się to podobało. Oczywiście tu było sporo szczęścia, jeśli chodzi o dingi, sporo szczęścia, jeśli chodzi o te strzały, które wchodziły, ale wielokrotnie powtarzam, komentując bitwy wasze, czy pokazując jakieś swoje, że szczęście jest bardzo ważnym elementem w tej grze. Jeżeli szczęście czy RNG nie jest po waszej stronie, to chociażbyście byli rewelacyjnymi graczami, to możecie nic nie trafiać, nie przebijać. Wiecie, jak w tej grze wygląda. Więc wróg musi zagrać odpowiednio, wasza drużyna musi zagrać odpowiednio, wy musicie się troszkę postarać, no i też musi być element RNG. I wtedy mamy wynik, który pamiętamy na długo, którym można się pochwalić u kogoś na kanale na YouTube, jeżeli oczywiście taka osoba będzie chciała daną powtórkę pokazać. 8548 uszkodzeń zrobionych, mamy 4 fragi i gdzieś tu jeszcze powinien być T25 na 2 schowany w krzaku. Kolejny element szczęścia w tej bitwie, T25 na 2 strzelał z burzaków i wcześniej jak Pantera chyba też strzelił od nas z burzaków. Można? No można! 8890 uszkodzeń na 9 tierze na Leopardzie PTA, mając więcej niż pół hapsa cały czas. Świetnie! 14 do 13, bitwa już raczej wygrana. Tutaj jeszcze też koledzy zrobili tak zwany pluton chyba dynamiczny?
No w każdym razie będą mieli dzięki temu medalik, 11 fragów, a jak uda im się dobić jeszcze tę artkę, to dostaną medal za fragów 12. Ostateczne poświęcenie, tak się chyba ten medal nazywał, o ile dobrze pamiętam, a za to, że zniszczyli minimum po 3 czołgi w plutonie i przeżyli, dostaną również bije. Kolega teraz na czacie się tutaj chwali, że jest to jego bitwa życia, nie dziwię się, naprawdę, no taki wynik na 9 jest to wynik godny pogratulowania. Myślę, że kolega będzie bardzo długo tę bitwę pamiętał, a może do końca swojej WOTowej kariery. No i teraz będziemy mieli poszukiwania arty, ponieważ ja tę bitwę już wcześniej oglądałem, jak robiłem przegląd powtórek, które do mnie podsyłaliście. To wiem, że to poszukiwanie arty troszkę się przedłuży, więc delikatnie przyspieszę tutaj tę powtórkę razy dwa. Kolega wybiera dość oczywiste miejsce, w których ta artyleria by się mogła znajdować, ale przyznam szczerze, że arciarz no jednak postanowił użyć klawiatury, którą ma położoną przy komputerze. Pokazał, że artyleria również może przemieszczać się po mapie. Widzimy, Szymon tu jeszcze próbuje sprawdzać, czy arciarz może nie jest w miejscu, w którym za chwilę będzie chciał zrobić tak zwane sekuku, ale sekuku nie zrobił, cały czas gra, cały czas widać, że w bitwie raczej jest, nie utłukł się, nie spadł za skałę. Nie wiemy też, czy próbował w Mojsie nacelować, bo tego tutaj nie widzimy, ale bazy na razie mu się zdekapować nie udało. Jeszcze ponad 2 minuty, przyspieszmy poszukiwanie, czy może arciarz nas nie strollował i nie wrócił w okolice naszych respów. I teraz powrót znowu w okolice swoich respów, może udało się coś przeoczyć, ale pojawia się artyleria wroga M40, M43 wyspotowany przez Mojsiena i tutaj naprawdę duże słowa pochwały należą się dla gracza Anny Glanos w artylerii za to, że nie zrobił tego, co zazwyczaj robią arciarze na końcu, czyli nie utopił się, nie zabił się, nie spadł z mostu, tylko mimo wszystko spróbował przyjechać w okolice tego kapa i podjąć próbę dekapa, próbę walki. Naprawdę to jest mega pozytywne. Lubię, jak gracz walczy do końca. Wie pewnie, że ma niewielkie szanse, ale się nie poddaje. Teraz zobaczcie, strzelił, nie trafił w Mojsiena. Mojsien chyba też mu tam próbował oddać strzał. Próbował w niego trafić. Również się nie udało. No, ale to już nasz bohater, czyli Szymon, zbliża się do tego klikersa. Ma dużo hapsów, może pozwolić sobie na przyjęcie buły od arty w razie czego. Ale nawet tego robić nie musiał. Dobija, wygrywamy bitwę 15 do 13 i zerknijmy na screeny. A screeny końcowe wyglądają następująco. Za bitewkę ten nasz bohater uzyskał oczywiście odznakę mistrzowską Asa Pancernego, Crucial Contribution, czyli ostateczne poświęcenie, Bija, tak, Braterstwo Broni, Duży Koliber oraz Top Gun. Moi drodzy, nasz dzisiejszy bohater zrobił 447 punktów asysty, zrobił 6 fragów, zrobił 9290 punktów uszkodzeń własnych na tej dziewiątce na medzie i uzyskał za to bardzo ładny wynik. Mamy tutaj 1719 punktów bazowego expa. Należy pochwalić również gracza w Mojsienie. Prawie 5000 uszkodzeń, 6 fragów, ponad 1200 punktów bazowego expa, a reszta drużyny, no jeszcze is, spoko, Skorpion ujdzie powiedzmy. Reszta już sporo, sporo mniej. I zobaczcie, że tę bitwę udało się wygrać, mimo iż 1, 2, 3, 4, 5 czołgów u nas zrobiło 0. 5. 1/3 drużyny nic nie zrobiła w tej bitwie. Kolejne, no dwie maszyny też nic. Tutaj też słabo, ale to właśnie dzięki tym dwóm graczom bitwa została wygrana. 36 strzałów oddanych, 34 trafione, 28 z penetracją. Dystans też bardzo ładny, nie było tu kampienia na nie wiadomo jak ogromne odległości. Tylko 793 punkty uszkodzeń na dystansie powyżej 300 metrów, stąd też ten bardzo ładny exp. Pokonany dystans ponad 6 km, więc również niepisany medal Turoka powinien tutaj wylądować. Kolega gra bez konta premium, osiągnął 29,5 tysiąca kredek na czysto, tyle zarobił. Expa bez konta premium wpadło tyle, no co bazowego, tyle, czyli 1719. No, Ameryki to tutaj nie odkryłem. Szymonie, bardzo dziękuję Ci za podesłanie tej powtórki. Piękny wynik na 9 tierze, na medzie.
na niezbyt popularnym medzie, wydaje mi się, bo jednak no, tutaj teraz nie ma wielu chętnych robienia Leoparda jedynki. Jeżeli gracie Leopardem PTA w obecnych czasach, graliście niedawno, piszcie proszę koniecznie, jak wam się sprawuje, co sądzicie o tym czołgu w obecnych realiach WOTA. Myślę, że należą się tutaj duże słowa gratulacji dla Szymona. Dziękuję ci ślicznie za podesłanie tej powtórki. Wam dziękuję za poświęcenie swojego czasu i obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że pamiętacie, by wesprzeć mnie koniecznie łapką w górę, jakimś komentarzem, żeby te materiały docierały do szerszego grona odbiorców. A jeżeli lubicie to, co robię, zawsze możecie zostać moim patronem na serwisie Patronite. Będzie mi bardzo miło. Ja się na dzisiaj już z wami żegnam. Życzę wam udanego dnia i do zobaczenia w kolejnych materiałach na moim kanale YouTube. Trzymajcie się, miłego dnia. Cześć!